Witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Beatę Szucarek i ja, znowu tu robię. Kochani, przypominam Wam tutaj szybciutko numery do studia i będziemy teraz tutaj dalej robić SMS-y, bo mamy jeszcze SMS-y pomocowe. Możecie do nas zadzwonić na numer telefonu 708-577-220. Przyjmujemy dzisiaj tematy trudne, więc zapraszamy. Możecie wysłać SMS zwykły na numer telefonu 73-212. SMS-y pomocowe na numer telefonu 92-594. SMS-y anonimowe, ja czytam imię, nie czytamy daty urodzenia, na numer telefonu 7416 i możecie zadzwonić, tutaj macie belkę na czerwono, możecie zadzwonić, jeżeli oglądacie nas za granicą, na numer telefonu +48 22 523 20 32, więc zapraszamy Was tutaj do kontaktu. Za niedługo zrobimy ten rytuał, więc przygotujcie sobie świeczkę, zapalcie sobie świeczkę. Jeżeli nie macie, to nawet zwykły podgrzewacz, więc, a nawet jak nie macie, to nie musi być świeczki, byle byście mieli spokój. I teraz tak, rytuał będziemy robić już za 25 minut o 23:30. Możecie wysyłać do nas też pytania zwykłe, tradycyjne na każdy temat. Nie musi być to tylko zapis na rytuał, możecie pytać nas na każdą sferę, o każdą sferę swojego życia. Przypominam, że my jesteśmy razem tutaj do godziny 24, także korzystajcie. To jest nasze ostatnie 50 minut programu wspólnie. Później od godziny o północy, od godziny 24 do 2 w nocy, ja będę już bez Beaty dla Was prowadził program. Także w tej chwili, jeśli chcielibyście zadać pytanie, wysłać SMS o treści pomoc pod numer 92-594 i skorzystać z tego, że jesteśmy właśnie razem, to zapraszamy, zachęcamy i już przechodzimy do kolejnych pytań, tak? To panią Alicję nie zrobiliśmy, nie? Tą pomoc. No. Dobrze, więc mamy SMS pomocowe. Pani Alicja, urodzona 18.06.1987 roku. Kochana pani Beatko i kochany panie Robercie, czy ciąży na mnie klątwa lub inne złe materie? Jeśli tak, to proszę o zdjęcie ich ze mnie. Pozdrawiam Was, jesteście super duet. Musiałam, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pani Alicja, więc tak, z tego co tutaj niektóra manifestuje, to mi się u Pani manifestują obciążenia rodowe. Tak jakby to było u Pani po linii rodowej, to prawdopodobnie po linii rodowej. Ale mamy w tej chwili połączenie, więc skończymy za chwileczkę, Pani Aneto. Pani Alicja, przepraszam. Witam z tej strony Beata i Robert. Z kim mamy przyjemność? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Renata. Tak. Urodziłam się 16 listopada 1949 roku. Ale mam takie pytanie, pani Beatko. Tak. Moja mama nie żyje, zmarła 22 marca 2010 roku. Mój ojczym 1 listopada 2015. Po śmierci mamy, jeszcze jak żył ojczym, sporządził testament. W tym testamencie uwzględnił mnie jako jedną, drugą mieszkania, a drugą część przeznaczył swoim dwom synom. I tu się zaczęła dopiero wojna. W sądzie żądają synowie wydziedziczenia mnie, dają jakiś, nie wiem, świadków, powołują fałszywych świadków, biegłych. No ale przecież moi rodzice byli małżeństwem 47 lat i to było ich wspólne mieszkanie. Co ja mam zrobić? Co pani ma zrobić? Wie pani co, ja powiem tak, ja powiem co ja widzę. Ja widzę zdjęcia, aparat fotograficzny, czyli tak jakby trzeba było przestawić do wody, że nie wiem, to mieszkanie było pani, czy pani rodziców. Tutaj mi się pokazują faktycznie zatajone sprawy, nieczyste, brudne sprawy. Jeśli chodzi o tych synów, tak? A jak oni mają na imię? Zdzisław i Henryk. Zdzisław. Zdzisław to jeszcze nie jest taki najgorszy. Zdzisław pokazuje mi się zamyślony. Myśli jest skupiony. A Henryk on nie chce dojść do...